Patrycjo, jesteś nie tylko prowadzącą, ale także dobrą duszą tego programu. Pierwsza ściskasz wygranych, pierwsza przytulasz przegranych. Tak, powiedz mi, czy utożsamiasz się i bardzo zaprzyjaźniłaś się z uczestnikami? Zdecydowanie tak, trzymam za nich bardzo mocno kciuki. Zżywam się z nimi, ponieważ ja podczas castingów, podczas obozu przeprowadzam z nimi setki rozmów, godzinami siedzimy, ja ich poznaję, więc jak od razu znasz czyjąś historię, to się zżywasz, tak? Szczególnie jeżeli przeżyliście coś podobnego, czy coś ci się podoba, także rzeczywiście bardzo się z nimi zżywam, natomiast w tej edycji staram się troszeczkę nabrać dystansu, bo w zeszłej wtapiałam się w nich totalnie i każda porażka, każda radość to było u mnie takie samo przeżywanie i wpływało to na mój stan psychiczny i fizyczny, a jednak potem trzeba poprowadzić program, prawda? Bo oni zatańczą, załamią się, ale schodzą za kulisy, chwilkę popłaczą i są nowi, a ja musiałam dalej prowadzić program załamana. Więc teraz staram się bardziej profesjonalnie podejść do swojej pracy, ale dalej jestem rzeczywiście dobrą przyjaciółką wszystkich uczestników.